drugi dzień maja roku 1923, tego właśnie dnia, na dworcu kolejowym w Dziedzicach generał dywizji Kazimierz Sosnkowski wręczył Ferdynandowi Foszowi dekret mianowania go na stopień wojskowy marszałka Polski oraz odpowiednią buławę marszałkowską. Przypomnijmy, wtedy pierwszym marszałkiem Polski był Józef Piłsudski. Był to wyjątkowy, honorowy tytuł. Natomiast chwilę warto pochylić się nad samym Kazimierzem Sosnkowskim, postacią niezwykle barwną i niezwykle ważną dla całego okresu dwudziestolecia międzywojennego. Człowiek pochodzący z Warszawy, chociaż korzeniami jego rodzina sięgała Podlasia, podlaskiej szlachty herbu Godziemba, wychowywał się w rodzinie patriotycznej i związał z bardzo silnie optującym za niepodległą Polską, wtedy w Polsce, w Królestwie Kongresowym, ruchem socjalistycznym, Polską Partią Socjalistyczną i Frakcją Rewolucyjną. Tutaj właśnie miały miejsce jego związki z Józefem Piłsudskim. Rewolucja 1905 roku, manifestacje, Plac Grzybowski, cała ta historia prowadzenia do niepodległości jeszcze w czasach carskich. Później I wojna światowa, legiony, walki w legionach, później odzyskanie przez Polskę niepodległości i włączenie się do odbudowy państwa w strukturach najpierw wojska, później w strukturach rządu. Był kilkakrotnie ministrem spraw wojskowych, odpowiadał też za gospodarkę, za zaopatrzenie armii w najpotrzebniejsze rzeczy, najpotrzebniejszy sprzęt, szczególnie w czasie gorących dni lipca i sierpnia 1920 roku, kiedy to ważyły się losy Polski podczas najazdu bolszewickiego. Wchodził w skład Rady Obrony Państwa. Później działał jako polityk związany z szeroko rozumianym obozem sanacji. Był blisko związany z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Po jego śmierci przewodniczył komitetowi pogrzebowemu i był uważany przez część obozu sanacyjnego za naturalnego następcę marszałka. Niestety dla obozu sanacyjnego nastąpiła dekompozycja tego środowiska politycznego. W rezultacie generał Kazimierz Sosnkowski znalazł się trochę na politycznym marginesie. Wrócił później do działalności politycznej już po klęsce wrześniowej 1939 roku. Znalazł się na emigracji, tam organizował i władze polskie emigracyjne, i wojsko polskie emigracyjne. Nie dane mu było doczekać wolnej Polski, zmarł na wygnaniu.